Siema. <coughs> mamy poniedziałek, tak więc mamy kolejne zmiany na test serwerze. Tak więc zobaczmy, co tam Sipsos wymyślił. Restoration, cooldown reduced, czyli zmniejszony cooldown na ten nowy spelek do leczenia dla i Droida z 12 sekund na 6 sekund. Ok? Buffik, Reworked Magic Shield, added... A, czyli dodali... Magic Shield, póki co, utama zostaje taka, jaka była, czyli ta potka plus utama i wartość zależna od levela i magic levela. Ale dodatkowo dochodzi nowy czar, który będzie anulował tę utamę i będzie się nazywał Exana Vita. 50 many, 2 sekundy cooldown od 14 levela. Okej. Okay. Powiedzmy, tam dużo ludzi mówiło, że oni chcą kontrolować to, ile ta utama ma być. Powiedzmy, że OK. Raczej myślę, że i tak jeszcze się to zmieni. Eee, nowy spell healujący dla Knighta. Zmniejszony cooldown, e, zmniejszony mana cost z 200 many do 90. I lekko zmniejszony healing tego spelka. Więc mamy kolejny buffik dla Knighta. Dalej. Diamond Arausy i Spectral Bolty. <coughs> Więc tak. Diamond Arausy i Spectral Bolty zostały dodane do NPCA. Za 110 GP, za jednego Arołka Diamond arrow'y i Bolty nie mają już więcej, um, tak by wcześniej była tylko godzina, że po godzinie znikały. Teraz już tego nie ma. No i oczywiście czarne robienie Diamond Arrowsów i Spectral Boltów zostają usunięte te czary. Więc jak dla mnie, fajnie, super. Będzie można kupować po prostu Diamond Arrowsów NPS i będzie super. I teraz tak, spele, które były switchowane, czyli takie jak ueki i tak dalej, od teraz będziecie mogli mieć te ueki dwa naraz, tylko po prostu będą miały e, łączony cooldown na 30 sekund, jest też spoko, magicznie nie będą musiały biegać, że o, idę tutaj, zmieniał sobie ueka na tego, a później idzie tutaj, znowu musi zmieniać, teraz będziecie mogli mieć dwa ueki w jednym czasie, tylko będą miały e, łączony cooldown. Protektor bufft, Czyli ja tutaj... To jest spelek Utamo tempo. I on wcześniej dawał 220% shieldingu na 10 sekund. Wszyscy wiemy, że shielding w tej grze jest useless. Także teraz zmiana tego spelka jest taka, że będzie on po prostu zmniejszał otrzymywanie, otrzymywane obrażenia od knighta przez knight'a o 20%. Więc zwiększa się przeżywalność knighta. Więc jak dla mnie znowu kolejny buffik dla Knight'a. No i ostatnia zmiana Blood Rage, czyli UTO Tempo dla Night'a A CIPS ogólnie chce zwięk zwiększyć damage, przywrócić takie trochę starsze spele. Tutaj jest na przykład Iko, Eco, Gran Eco, Exori HUR Raczej no... Chyba rzadkość tego tych spelków używa, tak mi się wydaje. Tak więc zwiększyli damage tych Ex Min Exori i Xory Gran o 5%. A Exori Eco, Exori Gran Exori Mas i Exori Hur zwiększyli damage mniej więcej o 13%. Więc mamy kolejnego buffa dla Knighta, przy czym prawdopodobnie, tutaj nie ma nic zapisane o tym, prawdopodobnie zostaje to, że podczas ulti to Knight otrzymuje o 20% większy damage. Także ja Wam zostawiam ten link do tych zmian w komentarzu, w opisie tego filmiku. No i zapraszam do dyskusji. Oczywiście przypominam, że w, yy, w opisie będzie też link do serwer, do Discorda serwerowego. Na nowy serwer adra, jak ktoś nie ma ekipy, to zapraszam.